Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i witam was w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Moi drodzy, trochę jestem zardzewiały, to już pewnie widzieliście na Heroesach, jeżeli oglądaliście. Przyznam szczerze, że troszeczkę odszedłem od gier na przestrzeni ostatnich 3 dni, więc będę musiał się troszeczkę wdrożyć w to, co mniej więcej się dzieje. Chyba w ostatnim odcinku utworzyliśmy Rosję na koniec. Staram się, żeby coś tam się zawsze działo w tych odcinkach, przez co może niekoniecznie to wychodzi zawsze tak dobrze. Widzę, że odnawia nam się armia. Jak my w tym momencie stoimy ze stakami armii? Tu mamy troszkę najemników, kawalerii, piechoty. Tutaj jest cały Władimir Putin, z tego co widzę, gotowy. Tu jest drugi Władimir Putin, też całkowicie gotowy. No potrzeba na pewno zregenerować troszeczkę wojska. Z kim ja mam rozejmy? Dyplomację bym poprosił może? Aha, z tym polsko-szwedzkim sojuszem, czy szwedzko-litewskim może sojuszem. Z Francją dziwo też mam, aha, bo pamiętam, mieliśmy wojnę taką małą z Francją tutaj. Nie pamiętam do końca o co, czy no, bo sojusznikiem Genui, nie jestem pewien. Jak wygląda moja deep map mode? To będzie dobrze, aha, okej, mam w piździu claimów, szczerze mówiąc. W sumie z tym jest główny problem. Zajęliśmy tutaj Genuę, Genui też zostawiliśmy w sumie tylko te trzy rzeczy. No, ale Otomani zdobyli Konstantynopol, tym samym kończąc pewnie tutaj swoją klasyczną ekspansję. Conquered Al-Asaria, Aria, to jest chyba to Al-Asa, tak, tutaj? A, nie jestem pewien, tak mi się wydaje, że to chyba o ten region chodzi. Wenecja, Serbia się trzyma mocno w tym regionie, o dziwo. Serbia swoją drogą jest też krajem ortodoksy... Serbia też jest o mojej wiary, więc to jest jakiś potencjalnie nawet dobry sojusznik. Co my tu jeszcze mamy? Circassia już jest moim wasalem, Gruzja moim wasalem zostać chyba nie chce, jeśli się nie mylę. Rzućmy sobie jeszcze okiem. Mówię tak na początek, ja sobie też muszę troszeczkę odświeżyć całość, jak tutaj wygląda. Shirvan, jaki ty masz sojuszników? Haza, Persja, Karakoyunlu. Karakoyunlu to jest nic, Persja. I co? Hassa pewnie, tak? Hassa. Tak? Hassa? Jak się ten kraj nazywa? Hassa. Chyba wiem, gdzie jest Hassa. Ach, tu jest Hassa. Czyli to jest, generalnie nie masz sojuszników, powiedzmy to sobie szczerze. Masz jakieś klejmy? Nie masz. Gruzja tutaj się troszeczkę rozciągnęła od Morza Kaspijskiego do Pomorze Czarne. Nogaj zdaje się być całkiem... Aha, Nogaj już nie da się go skopać, bo jest on wasalem Kazachu, który ma Afganistan, Taberestan za sojuszników. Afganistan to jesteście wy. Taberestan zaś to będzie... Aha, ta mała kubka tutaj. Kazachy, ile wy macie w ogóle wojska? Armis, Kazachy. Kazachy. 18 force limitu, to wy macie jakieś posrany autonomię czy coś? Jesteście też znowu jacyś mega duzi. A Sybir? Jest sojusznikiem Uzbeku. Nic więcej. Sybir zdaje się być teraz takim przyzwoitym chłopcem do bicia. Bez dobrych sojuszników. Jak z developmentem? 9... 16 w Tiumenie. 6... 3... 10... 6... 3... Bieda, szczerze powiedziawszy, ale taka bieda do zjedzenia bardzo. Jak u mnie z religią wygląda? Uj, religious ideas będą na pewno kiedyś wskazane. Może jeszcze nie teraz. Litwa jest dosyć irytująca z tego regionu. Szwecja ma sojusz z tą Litwą. Ja trochę skręcałem w stronę Polaków. Myślałem, że uda nam się troszeczkę dogadać. Zdjąłem embargo. Przyklejmy na mnie? Na coś tam? Nie. Ja mam na siebie klejma. Mam? Na co mamy na siebie klejmy? Have a claim. A, trade dispute. Co? Poland has conquest... Czy jestem ślepy? Tu macie claim? Dlaczego? Co? Za absurd. No jeszcze masz misję, czyli będziesz chciał ze mną walczyć w tę stronę. Serbia, Gruzja, Hanza. Dobra, czyli chyba trzeba się troszeczkę poregenerować, przynajmniej na początku. Coś do mnie dzwoni. Oj, misiunia moja, ale misiunia nie mogę teraz odebrać, bo nagrywa. Mówiłem ci, kochana moja. Z tym nic nie mogę zrobić bardzo. Norwegia jest zawsze jakimś tam w miarę dobrym chłopcem do zbicia. Jednego claima na was mamy. I to chyba tyle, co mogę na was mieć. Chętnie widzę, że was chyba Dania by zbiła. Ach, nawet nie wiem. Dania nawet nie ma bardzo claimów na was.
Jakiś tu jest ciekawy development do wzięcia? 3, 6, 3. Nie. Trade note jaki to jest? North Sea. Coś w North Sea już posiadam? Nie, nawet niczego nie mam w North Sea. Nawet nie bardzo widzę sensu was bić ze samych prowincji. Puśćmy grę po prostu. Vianagar, Royal Mercy, Casio. Szczerze mówiąc to tak, zróbmy sobie z wami faktycznie ten mariaż. Czy potrzebuję? Nie, nie potrzebuję. Access actions, ok. Ulepszmy relacje i was wciągniemy. O Jezu, nie lubię tego. 20 lat syfu. No tak stracimy stabilności i trochę dukatów. Ile to będzie cashu? Straty? Z cashem to ja nie mam jakichś strasznych problemów. No trudno, niestety. Nie chcę tracić punktów, a stracenie stabilności to jest strata punktów. 16,77? 14. Zobaczymy zaraz. A 13 spadliśmy. Z tax efficiency minus 5%, niesamowite. No tak, zastawienie stabilności to było jeszcze 5%, więc w sumie nawet dobrze na tym wyszliśmy w miarę. Rival announced. Okej. Okay. Nie traktujesz Polski jako rywala, Szwecjo? Mnie też nie. Otomanów masz za wrogów. Ja będę miał enemy z tobą, nie? Ja też mamy chyba rywala, nie? Ze sobą. A ja cię mam na rywalu. Dobrze. Niech będzie. Co to jest zjadane? Ardlan? Przez kogo? Ha, Otomanów, dobra. Niewiele z was tak powiadam, że zostanie. Oni ten region wciągną zaraz pupą, bo to jest za dużo małych krajów. Myślę o tej Gruzji, czy się z nimi jakoś nie sprzymierzyć i mieć potencjalnie zaraz walkę z nimi. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ciężko mi jakby teraz jakby ustalić jakiś spójny pomysł na ten mój kraj. Władimira Putina jednego mogę jeszcze zrobić? Jakie mam polskie mit w ogóle? Uch, Jezu. No trzeba by jednak Władimira Putina jeszcze zrobić, na pewno. Moja armia jest zbyt słaba na tym etapie, że mogę sobie na to pozwolić. Aha, ja jeszcze wziąłem, jeśli się nie mylę. O, właśnie, to chciałem zobaczyć. Trade ideas. Trade range mi się teraz powiększy, a teraz mi wskoczy Army Tradition. Okej, okay, miło. Trade efficiency, kolejny merchant, trade ceiling, plus jeden merchant, dobra. Merchant adventures niech będzie. Jak u mnie są ci kupcy? Oni chcą mi nową kolonię zrobić, gdzie? W Pelimie, tak? Uciągnę Pelim, dwie kolonie? Myślę, że na luzie uciągnę, tylko ona się będzie strasznie do dupy rozbijać. Gnaj się tutaj jak najszybciej. Czyli co, nową kolonię byśmy dostali z 200 ludzi? Kurczę, nie jest to słabo, ile tu mamy ludzi. No to jest 120 w sumie, 25 na rok i 24% szansy. Szczerze i tak tam będę szedł i tak, więc właśnie. Well, who am I to stop them? Słusznie. Niech sobie tam maszerują w takim razie dzielnie moi żołnierze. To strike out and found a new colony. Okej, okay, niech będzie. Dobra, wycofajmy dyplomatę z Austrii zatem. Jak z Austrią? 40. Z Danią? 150. A wy chcecie mojej prowincji, to niedobrze w ogóle. Ozyl to nie jest wasza prowincja i ona nigdy etnicznie nie była wasza. A nawet nie dostaję za was modyfikatora, że jej chcecie, bo jesteście moimi sojusznikami. A powinienem mieć od was modyfikator. Trigger modifier. Widzę, że gnają tutaj moi żołnierze cały czas. Zróbmy tą kolonię, no. Ho! Powiększyła się mocno Rosja. No kolonicy tu mieć nie będziemy. No 25 na rok. Arktyk, więc ten troszeczkę będzie zmniejszał. No daj mi local development cost, minus 10%, jeżeli będę miał. Plus 10%, 20% damage bonusu macie. Jakąś tam szansę na bunty macie. Delikatną, bo delikatną. Macie plus 15%, tam się mają tylko 10%. Spoko, niech tam stoją ci najemnicy. W sumie co innego mogę zrobić. Mamy teraz czas, żeby zrobić jednego Władimira, odnoszę takie wrażenie. Jak będzie? Dobra. Ach, mercenariści się muszą reinforcementować. Droga sprawa. Tutaj nie widzę, jeszcze mamy Komi teraz, kilka prowincji. Ktoś jak tutaj widziałem, że jakieś tam kwestie były chyba nie... Siberian Separatists, Kurgan i Glno. Dobra. Tu staniecie sobie w Czelabińsku, czy w Gilnie może nawet sobie staniecie. Podrzuciłem tylko generała do armii. O, mamy w końcu sensownego generała.
czy no sensowniejszego niż poprzednio. A gdzie następni mają być? Astrahani. Lista i manysz. Lista manysz. Tutaj. Pewnie się zrobi, ten Władimir Putin tam pójdzie. Ten Pskowski zostanie tutaj. Coś to się stało? Przez sekundę nie patrzyłem nawet. No nic. Rozbierzcie się jeszcze z działkami. A, działa to za moment, pewnie powstaną dopiero. No i tam się wszyscy konsolidują sobie na spokojnie. No, coś tam sobie rośnie, 212, 214, to są w ogóle góry, to tym bardziej. Defensiveness się w sumie tylko zwiększa, tak szczerze powiedziawszy. Z wami bym się pobawił troszkę. Podbijmy sobie tylko te relacje z Danią. Z Hirkazji myślę, że zaczniemy anektować. Zwolnimy sobie relacje. Jak u mnie wygląda sprawa z relacjami w ogóle? Troszkę tych separatystów jest, ale ta jeden stabilności jest fajny w miarę. 3 na 4. Sojusz z Anglią tylko mi pozostał. Mógłbym Royal Marriage spróbować z wami zrobić. Czy ja się chciałem z tego sojuszu wykręcić, bo nie pamiętam. Ale na rzecz jakiego sojuszu bym się chciał wykręcić? Wy się chyba z Polakami nie za bardzo lubicie, co? No nie za bardzo. Ale wy macie sojusz z Litwą. Litwa ma bardzo irytujące dla mnie sojusze. Polska byłaby naturalnym moim sojusznikiem, gdyby nie ta pieprzona durna misja. Tak serio. Byłoby dla mnie idealnym sojusznikiem, bo obydwojnie mamy troszeczkę niewspólnych interesów z Litwą. Co mamy razem? Enemy of enemy? A, Otomani, okej. Dobra. Intrygujące. Poczekajcie. Ta wiadomość, nawet nie potrzebuję jej. Jakaś totalnie niepotrzebna wiadomość. Niewiele się dzieje w tym odcinku, z tego co widzę. Więc nie wykluczone, że po prostu zwiększymy tempo do 4 i po prostu trochę przeskoczymy czasu, bo... O, w Serowie się tego. Genua will sit kafa. Dobra, to bijcie się z Otomanami, tak szczerze powiedziawszy. Genua will run the Crimson Crimea, Kuban, Kyzyl Jar, War Repsy, Conquest. Okej, okay. Nie będzie. Genui została jedna prowincja, brawo. W sumie wy będziecie się zazbili z Otomanami, nie ja. To wy będziecie mieli tam problemy, nie ja. Do Kamiszyna pójdźmy. Tak, Siberianie na pewno zazbuchną mi. Iron w Jekaterynburgu. Astrachani za 3 lata. Wy nigdy, praktycznie można powiedzieć. Kłazimy jak zwykle. Się chcą buntować w tym Kazimowie. Niesamowite. No tylko dlatego, że to jest ten Suni. W Serowie też Iron. No, ładnie. Dwie prowincje z Ironem. Jak najbardziej w pytkę. Jakie są w ogóle ceny? Dwa kory. Jaka jest cena Irona teraz? O, spoko. Conquest of Bergenschuss. No, jasne, że... Majcarica. Patrolujesz handel, tak? Patrolujesz. Daj tutaj jakieś S i wyślij tych żołnierzy. A, przez Szwecję w ogóle mogę sobie pójść. Okej, okay, pójdziemy. Rozbiliśmy ich flotę. Mam mało tych eksplorerów swoich, z Duńczykami. Czy... No, właśnie, są Norwegami, więc mogę sobie brać. No, mam claima, może mi go dadzą, może nie. Szczerze powiedziawszy, jakoś specjalnie się nie napinam. Jak dadzą, to spoko, jak nie dadzą... No my też okej. Okay. Legitimacy mam małe. O, hajsy mamy. Dobrze, dawajcie hajsy. Myślę, czy jakieś budynki. No ja wiecie, że ja jestem zawsze fanem doków. Rzućmy okiem, czy te doki. O, tak. Doki się na coś opłaciły. Raz, dwa, trzy. Może cztery. To jest w sumie za dwa. Będzie półtorej roku. Dobra, tak zrobimy. Niech będzie, chociaż nie, to są tańsze statki, tak, to w sumie nawet mogą powstawać dłużej, ale niech powstaną tutaj. Pięć stateczków, myślę, czy jeszcze jakieś doki dobudujemy sobie. No mogę jeszcze w Ozel. I to jest chyba jedyny dok, jaki jeszcze mogę zbudować, tak? Na to wygląda, że tak. Baraki jakieś ciekawe? 375, no niewiele. 460, dobra. Jakieś workshopy ciekawe? Rzućmy okiem na trade goodsy, czy mamy jakieś wartościowe. Economical? Aha, to jest base, tak. To jest ta mapa jest popsuta, jeszcze szczerze powiedziawszy, więc ona niewiele podpowie. Trade goods. Mamy żelazo, dużo futer. To jest 2,7 cena. Ty masz 3,0 cenę. 2,0. 3,6. Cloth. Okej, okay, tu jest złoto, to wiem. Oj, chciałem poprzednio zwrócić tego map mode'a. Patrzę jeszcze, co tutaj mam. Wool. Na 2,0 stoi rybki, na 2,25. No siano to na 2,0. Strasznie monotematyczny jestem, jeżeli chodzi o surowce, jak stężyłem zauważyć.
Rzućmy okiem, czy workshopy. Workshopy się wygadają dłuższą metę lepiej sprawdzają, bo zobaczcie, workshopy dają, tutaj najpierw się dają 50%, a potem to jest chyba na 100 się zwiększa. Tu mamy 0,4 na 0,6. Więc generalnie workshop działa na dłuższą metę troszkę lepiej. W krótszym wydaniu nie jest aż taki dobry. No w Moskwie dużo widzę, że jest produkowane. Spróbujmy zrobić tak i nałożyć teraz economical map mode. To jest good map mode. 0,7 jest za to tylko. Tu jest 17 we Włodzimierzu. Za iron. No, ładną ma to wartość. Nowogród. 19 dostarczy. Wiem, że widzę, że te ikonki trochę się krzaczą. Tu 0,02 tylko za sól. No, jest pewnie mały poziom tego. Miedź ma 3,6. A czy jestem blisko któregoś modyfikatora? Przepraszam, że pauzuję, ale chcę zobaczyć sobie jeszcze jedną rzecz. Trade. Strategic. Fur, no to mam ten prestiż, to zdecydowanie jest on mój. Spojrzę, czy gdzieś jestem w ogóle blisko udziału w rynku. No w żelazie, jestem blisko production leader. Mam 14 aż. Moglibyśmy pomyśleć o ironii. Żeby stać się liderem produkcji żelaza. Jeszcze raz tą mapę. Tę mapę, przepraszam. Tutaj był jakiś dobry przychód z tego. No i to jest chyba tyle, co mogę zbudować. Let's go. Kurgan i Gilno. W Kurgan to wygramy chyba. Mamy dobrego generała, oni mają słabe statystyki i wszystko. Idziesz tu od razu. Do końca miesiąca dostaniesz jeszcze jednego tika. A ci nam... Aj, niestety, w ostatniej sekundzie żeśmy przyszli. Szkoda. Ale chyba damy radę tą bitwę wygrać. Tak, zdecydowanie powinniśmy sobie dać radę. Przede wszystkim będzie już tutaj mały poziom ich agresywności, bo będą mieli recent uprising. A jak tutaj wygląda sytuacja z... Oje, tu tak autonomię pozbijałem? No, Helgoland będzie mój, to na pewno. Dania się zatrzyma, widzę, w Bergenschuss. Uch, ty Murydzi dadzą dużo Afganistanowi. Ojej, dużo się stało. Oj, raty wracają, widzę, do gry. Zjedli tutaj cały ten północny, ten Tybet, powiedzmy, tak? O, chyba czy to jest region Chin. Chiny to w ogóle Jezus Maria, Chiny się rozbiły na 1000 kawałków po prostu. Ale to dobrze. Będziemy chcieli tam pewnie kiedyś pójść. Ach, Otomani, ostatni nas na rywala. Hiszpania i Litwa, o dziwo, jest waszym rywalem też. Polska nie jest. Dobrze. Mamy okupowane te prowincje, którą chciałbym. Dajemy zatem tu lidera. Wejść do Trondelagu. Jak nas zaatakują, spoko. Będziemy się bronili w górach w razie co, więc spoko. Fort jest... walcie się na ryj. To jest przez Pomeranię okupowane, o dziwo. Trondelag, tak, nie będzie pod oblężeniem naszym. Ludzik, ile tu potrzeba ludzi? 6, niech zostanie 8. Manpowera mamy, stać mnie. Jest stateczek kolejny do Nowogrodu oczywiście. Do Bałtyku mógłbym myśleć powoli o przenoszeniu. Tu mam oczywiście marketplace zbudowany. Mam, dobrze. Cóż, aha, budowy mogę robić. Nad tym ironem może pomyślimy z powrotem. W Smoleńsku był niegłupi. 1,10. 17 w Włodzimierzu. Tak, to ja przepraszam, buduję workshop, tak? Zobaczmy. Tak, workshop, dobrze. Okej, spada mi za to. Embargoing Poland. Już spadliśmy. Dobra. Jakieś insulty mogę puścić? Mogę puścić insulta. Na kogo? Tunis, Afganistan jest twoim sojusznikiem. O dziwo. Botan to jest twój wasel. To ci mogę obrazić. Żeby zaraz nie było, że mi wypowiedzą wojnę za tego insulta. To było zabawne w sumie. Dobra, czyli ty jesteś gotowy do aneksji, jak na moje. Zaraz będziesz, przynajmniej. 384 deep pointy. Może nie super, bo wiadomo, że jestem... Mógłbym dużo im zabrać, abym się pokłócił tylko z Duńczykami. Mógłbym cię zrobić wasalem swoim? Mógłbym to zabrać. A, nie chcecie mi nawet tego oddać. No, okej. Okay. No zobaczymy, może mi odda po prostu... może po prostu... O, dostałem Helgoland, spoko.
Wrócimy sobie tutaj, rozrobimy sobie Kora. Kamiszyn, Astrahani Separatists. Dawaj lidera. Iść tu i tu. Przyszedł mój generał. I dawaj tutaj od razu. Szybciutko w nich trzeba uderzyć. Jeszcze dostaliśmy, widzę, że jeden tick morale. Dobra, i nie zdążyli zdobyć fortu, więc dobrze. Wpadliśmy, myślę, że posłamiatamy tutaj temat. Dobra. Tak, ciebie odsuniemy tutaj do manycza, ty zostań w Astrahaniu. Oj, niestety jeszcze atryczny wpadł? Nie, nie wpadł. Teraz tak, stąd wyciągnijmy wszystkich mercenarisów naszych. No, za was niepotrzebnie płacimy już tylko. Tutaj sobie zostawmy lidera. Ty się wrócisz do pełnego stanu. Ile tu masz? 1-1-6. Klasyczny mój układ to jest inny. Więc wydelegujemy sobie stąd dwa działa, żeby sobie poszły do Syrzana, czy gdziekolwiek innego. Nie, do nich pójdę do Moskwy chociaż, nie? I potrzebujemy zrobić 9 piechociarzy, 3 konie. Ojej, kończą mi się trusy wszystkie. Hajsu nie mam na budowę czegokolwiek, więc w sumie nawet się nie powinienem bardzo w to pakować. Nowogród oczywiście. Ile mam tutaj procent kontroli? 90. Kto tu jeszcze ma jakąś kontrolę w Nowogrodzie w ogóle? Tak z ciekawości. Pokaż mi ten trade note. Szwecja ma. Z czego wam wynika? Aha, bo spuszczają w dół. Puścili sobie kupca, który spuszcza w dół. To im daje 10 trade powera po prostu. Nawet 11. Okej, okay. Prowincje mają jedną, Savox Las i Merchant Present po prostu mają dwa, bo mają tutaj stawionego kupca, łącznie im to daje 15 ich mocy. Niedobrze. Ja mam Trade Power już coraz zwiększony, on będzie mi stopniowo on rósł. Tutaj skąd ja mam Trade Power w ogóle, tak z ciekawości. From Provinces, tylko i wyłącznie. Czemu minus? A, embargoed by Poland and Lithuania, okej, okay, faktycznie, to nie da dobrze. Żeby wracało, tak, okej. Okay. No faktycznie, to embargo polskie i szwedzkie jest trochę kiepskie. Z serowie możemy dostać jeden prestiżu, jeden base taxu. Szybko, okej. Okay. Serow to będzie ta prowincja, tak? To będziesz ty. Już masz kolonistów 370. Rebel Uprising, Kazani Separatists? O, w Kazaniu się chcecie pojawić. Kazań. Gdzie był kurwa Kazań? To jest Kazań. Zaraz znajdziemy was. O Jezu, tam dostajecie atryczny. Kazań. Tutaj. Czemu? No dobrze. Idziemy do Kazania zatem. Czebojowskary, Berezynie i Syrzan. Syrzan. Niech sobie wybuchają. Conquest, Casus Belli. Mogę cię anektować, przyjacielu? No kurde, niech będzie. Będziemy mieli wtedy granice z Otomanami. Będzie, kiedy ich zanektujemy. Co tam za tek mamy? Oj, militarny, bardzo potrzebny. Dostaliśmy nowe jednostki. Przede wszystkim dostaliśmy nową kawalerię. Porównajmy sobie ją. No zdecydowanie odjeżdża. Jeden pip więcej w defensive szoku. No i dwa pipi w offensive morale, czyli obrażeniach na morale, i jeden w defensive. No to zdecydowanie jest to jak najbardziej w pytkę. Jeżeli chodzi o działa, możemy wziąć jeden z defensive szokiem. Szczerze wolę mieć w moralach defensive, tak swoją drogą. Tak, to jest chyba lepsze. Kashmir, Ulseed, Mergala, Tudeli. Oj, ja nie potrzebuję z tego mariażu, przyjacielu. Myślę nad tą Anglią z powrotem, czy się z nimi nie poprawić troszeczkę. Papal State and Russia. Tu ktoś ma claimy na was? Nie. Cofajmy się stąd. Zróbmy ten mariaż z nimi. Myślę nad tymi Czechami z powrotem. Jesteś imperatorem cały czas, tak? Tak, jesteś imperatorem, Bohemio? Jesteś, więc ty będziesz toczyć mnóstwo bezsensownych wojen, które mnie tylko wkurwiają. Royal Marriage. No dobra, zróbmy tutaj. Węgry? O! Węgry byłyby potencjalnie dobrym.
sojusznikiem, w szczególności jeżeli chodzi o szachowanie Polski. I wy macie dobre stosunki z Francją, to by mi otworzyło drogę do potencjalnie lepszych stosunków z Francuzami. Trade efficiency, jasne, bardzo lubimy trade efficiency i przy okazji dostaliśmy tabelę rank. Dokładnie tak, bardzo dobrze. Czyli nasza Army Tradition ma chyba nawet na plusie już powinna być w tym momencie. Co miesiąc? Nie, jednak DK mamy jeszcze. Chociaż nie, mamy 0,7, bo mamy East Defensive 1 i 0,5. Fajnie, czyli dostajemy cały czas. O kurwa, jak ja nienawidzę tego eventu. Decadence. 109, dobra, weźmy, mam dosyć tanie. Jak teraz? Norwegian Separatists. Tylko w Helgolandzie chcecie wybuchnąć. Jaki to jest supply limit? 18. Nic dobrego. Gramy sobie na spokojnie. Okej, okay, do Nowogrodu. Nie wiem, czy wy coś jeszcze wpływacie w Nowogrodzie. Jedna ciekawa rzecz mnie nurtuje, słuchajcie. Z trade'u dostajemy w tym momencie 15,28. A co gdybyśmy przekazali was do Baltic Sea? 15,28 mamy. 15,20. Niewiele. Okej, okay. A gdyby tak, spróbować was jako... Serio? No, jestem najsilniejszy w Bałtyku. O dziwo. Intrygujące. No to sprawia, że wytraci się mniej. A gdybyśmy... spróbowali was jako piraci. Ile stracimy na Bałtyku wtedy? Mam 15-20, a to będzie trzeba inaczej spojrzeć. Zaraz zobaczycie, co chodzi. Chcę wam pokazać jeszcze przy okazji mechanikę działania piratów, bo to się troszeczkę inaczej liczy. Straciliśmy nic, ale zyskaliśmy, powinniśmy przynajmniej zyskać, Spoils of War 1. Chyba na plus. Zróbmy zatem tak. Chyba, że może więcej gdzieś mogę zarobić. No w Lubecy mógłbym zarobić dużo więcej. Szczerze mówiąc, chociaż to też robi bardzo jedną przydatną rzecz. Otóż piraci mają w tym momencie dużo więcej tutaj trade powera i zabieramy go oczywiście innym krajem w tym regionie, co jest chyba nawet dobre. Czy wy mnie za coś za to nie lubicie? Okej. Okay. Szwecja mnie cały czas embarguje? A jestem waszym rywalem, czy coś? Zobacz, nie wiem, Litwa i Polska embargują tylko. Dobra, już pamiętam. No tak zróbmy. Coś tam zawsze na tym zarabiamy. Convict Lact, Popper Yacht. Dobrze, niech będzie. Dobra, tutaj powinny być w Syrzaniu i w Kazaniu bunty zaraz, tak? 1,7. Samara, Kazań, tak. Jeszcze Berezynie i Simbirsk. Berezynie, Simbirsk, Samara. Tutaj, w tym regionie będą walki się toczyć. Okej, okay, ty przyjacielu, pociągnij się do Peczęgi, żeby było wiadomo, skąd ten stack się składa. I tutaj możemy dorobić te wojsko, co jest potrzebne, to znaczy 10 piechociarzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zaraz, sześć, siedem, osiem, dziewięć, to nie będzie do tej armii i trzech konnych, raz, no nie staćmy już, to wy nie będziecie stąd, idź do to, tutaj idź sobie, ciebie pociągnijmy zatem do Moskwy, dobra. Będziemy mieli trzy staki tutaj. Schodźcie się do Moskwy, przyjaciele. O, Kazachy urosły. Tymurydów widzę, że wszyscy rozdrapują jak mogą. Ten Sibir trzeba zaraz zacząć robić claimy i tyle. Zapraszam do Moskwy wszystkich, którzy nie poszli tutaj jeszcze. Koń. Będzie brakowało mi dwóch koni. No to już będzie mniejszy problem. No troszkę już mam mało cashów. Zrób konia w Moskwie. Pozbądź się tych w sumie dwóch dział, tak szczerze mówiąc. Tych najemników możemy podmienić zaraz na normalnych żołnierzy. Tak zrobimy. Za momencik. Tylko potrzebuję mieć tutaj jeszcze jeden stack. Stateczek. Wyślijmy cię jako pirata do Bałtyku. Oczywiście. Better relations over time. 33 aż kosztujesz. Szkoda, że nie mam trade efficiency guy'a cały czas. 6,7. Zaraz powinniśmy to mieć.
No dzisiaj taki, jak widzicie, odcinek bardzo, można powiedzieć, pasywny, tak? Niewiele się działo. O, pom, 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 pom. Mój ulubiony dźwięk, świadczący o tym, że jest dobrze. Autonomia, może jeszcze na koniec odcinka byśmy rzucili okiem, jak wygląda. O, Manage i Elista, widzę, że są gotowe na autonomię. A patrzcie, wszędzie praktycznie już mamy prawie na zero autonomii. 5 tutaj mamy w Ozelu. Prawie już w ogóle nie ma autonomii, w jakimś kurganie się jeszcze tutaj ostała autonomia, ale generalnie mamy cashów, ściągamy ile tylko możemy. Co, mój cash nie wchodzi dobrze ze Spoils of War? Ale tu rosły troszkę. Ile w ogóle kosztujecie mnie? Zobaczmy, czy to się w ogóle opłaca, tak szczerze powiedziawszy. Patrzymy sobie na nasze statki. Karawelka jedna kosztuje mnie 0,11 w miesiącu. Czyli 20 karawelek, 25 karawelek kosztuje mnie 2,5 w miesiącu. Ze Spoils of War dostajemy 1,03. Znaczy to, że jest to totalnie nieopłacalne. Wyślijmy do Lubeki i zaraz zobaczymy, czy coś więcej dostaniemy z tego cashów. No dobra, moi drodzy, to zostaniemy z tą decyzją do następnego odcinka. W takim razie dajcie znać, czy przyłączamy się do wojny i będziemy próbowali walczyć. Denmark Conquest of Midtjylland, Lithuania, Lüneburg i Utrecht. Wypowiadał wojnę Szwecji. Czy ty sądzisz, że ty masz jakiekolwiek siły? Szwecja. No jesteś silniejsza od Szwecji, niewątpliwie. Lituania. Nienawidzę się z nim bić. Po prostu nienawidzę. Uważywszy na to, że zaraz będę miał bunty, to tym bardziej. No wiesz co, w ogóle to wróć do tego Nowogrodu i tyle. No nic, zastanowimy się w kolejnym odcinku, ja sobie tutaj w tym momencie zrobię zapis i będziemy, zadecydujemy w następnym odcinku, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, klasycznie ode mnie, ja byłem Ignacy, wy byliście wy, a to była Europa Universalist 4, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, pa pa.